Piłkarze już się rozgrzewają, trybuny się powoli zapełniają. Czeka nas dziś niewątpliwie bardzo emocjonujący mecz. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że są Państwo tak samo jak my, spragnieni piłki w najlepszym wydaniu. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a ze mną na stanowisku komentatorskim jest Jacek Laskowski. Czekamy na spotkanie w piłkarskiej Ekstraklasie. Lech Poznań zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Witamy Państwa. Dziś na trybunach naprawdę gorąca atmosfera. Obie drużyny będą chciały powalczyć o zwycięstwo i ciekaw jestem, jak wejdą w mecz. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie nam tutaj zdrowych piłkarskich emocji. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. Rozciągnięcie gry na skrzydło. Pedro Kiba. Górą teraz ładnie. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. Świetnie zablokował to uderzenie. Najlepsze statystyki defensywne w lidze i stadion pełen kibiców. Te atuty są dzisiaj po stronie gospodarzy. Czy goście będą w stanie je zneutralizować? No, drużyna przyjezdna zdecydowanie będzie musiała się napracować. Muszą grać Ten strzał może im dać prowadzenie. Niestety piłka trafia w słupek. Ech, opuszcza boisko. Żubrowski. Filip Starzyński. Zostawił za sobą trochę boiska. Piłka wyszła na aut bramkowy. Za chwilę grę wznowi bramkarz. No, widać, że mają zamiar się tutaj głównie bronić. Może zdecydować się na strzał. Ładnie podciął tę piłkę, ale chyba za mało precyzyjnie. Trafił na doświadczonego bramkarza. Piłka oddana rywalom. Atakuje Lech. Czy będzie prowadzenie? Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. Prowadzenie Lecha Poznań. Strata w ataku. Czerwiński. Piłka wzdłuż linii bocznej. Jest gol w innym spotkaniu. Oddajmy głos do studia. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla Śląska Wrocław. Obecny wynik brzmi 1-0. Za nami 28 minut spotkania. Dziękujemy za tę informację. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Ma sporo możliwości. Dobrze się pokazał. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Pedro Kiba. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Dobre, prostopadłe podanie. Szuka sposobu, żeby minąć przeciwników. Bramka kolejna, proszę Państwa. Co za seria w tak krótkim czasie. Skuteczność jak marzenie.
Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. Zbudowanie akcji to jedno. Druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Lech jest dzisiaj znacznie częściej przy piłce. Ale przecież w futbolu nie o posiadanie piłki chodzi, a o skuteczne akcje. I dlatego właśnie przegrywają. Za mało u nich bowiem gry bezpośredniej, dynamicznej i na tak. Tymczasem przenieśmy się do studia. Znakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. To musi być gol! Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Boże, jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Żubrowski. Rezultat remisowy, ale rysuje się coraz większa ich przewaga. Tracą piłkę. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Arbiter kończy pierwszą połowę spotkania. Mamy... Rozpoczynamy zatem drugą połowę. Wynik remisowy. Zobaczymy, czy w drugiej części któraś z drużyn zdoła wypracować sobie wyraźniejszą przewagę. Jakub Wójcicki. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Końcami palców bramkarz przenosi nad poprzeczką. Dośrodkowuje z rzutu rożnego. Bramkarz spokojnie obserwował lot tej piłki. Obrońca zrobił dość, żeby utrudnić oddanie tego strzału. Dołożyć głowę to jedno, ale trzeba jeszcze mieć trochę siły, żeby zrobić sobie więcej miejsca. A bez tego ciężko dobrze się złożyć do strzału. Otrzymałem informację, że w innym meczu padła bramka. Halo Studio. Tak, to jest kolejny gol dla krakowskiej Wisły. Prowadzą teraz 2-1. Jest 57. minuta meczu. Dziękuję za meldunek. Nieudana akcja. No i strata piłki. Prostopadle za linię obrony. Wymarzona okazja! Nie ma gola, ależ obrona. Naprawdę wielki kunszt bramkarski. Chyba wszyscy widzieli tę piłkę w siatce. To była doskonała okazja. Ma za sobą naprawdę dobry mecz. Teraz trener daje mu odpocząć. Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny. Nie zapomniał o nim. Tak, i teraz słuszna decyzja. Żółta kartka. Poza linią końcową piłka i mamy kolejny rzut rożny. Krótko rozegrali rzut rożny. No przejął, ale nie opanował piłki. Czerwiński. Pedro Kiba. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Mają teraz szansę na kontratak. Ma dużo miejsca na skrzydle. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym.
Mamy remis, ale dobrze wykonany rzut rożny może wszystko zmienić. No, zatrudnił bramkarza, ale realnego zagrożenia nie było. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Filip Starzyński. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? To może być bramka. Ach, szkoda tej okazji. Mamy remis przy piłce Lech Poznań. Wyrównane spotkanie. Dobrze próbował, ale stracił. Nie rezygnują z poszukiwania zwycięskiej bramki. To już ostatnie chwile, a remis ich nie satysfakcjonuje. Jeszcze 8 minut do końca regulaminowego czasu gry. Czerwiński. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Znowu celne podanie tego zawodnika. Robi się niebezpiecznie. Interesująco zapowiada się ta akcja. Tak jest! Gol, proszę Państwa! Mają upragnione prowadzenie. Nareszcie chciałoby się powiedzieć. To prawdziwe piłkarskie emocje. To jest piękno futbolu. Gra się do ostatniego gwizdka. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga 2:1, to musiała paść bramka. Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Świetnie to zrobił, no wręcz wirtuozerskie zagranie. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Pedro Kiba. Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa spotkanie. Jasne, że lepiej byłoby wygrać na spotkanie.